Dzisiaj, 27 lutego, przypada wspomnienie jednego z najwybitniejszych poetów, a zarazem świętych Kościoła Ormiańskiego, świętego Grzegorza z Nareku. Jego wspomnienie zostało wprowadzone przez Kongregację do Spraw Wiary, a 12 kwietnia 2015 roku, w stulecie zagłady Ormian, papież Franciszek ogłosił go 36. doktorem Kościoła Powszechnego. Święty Grzegorz z Nareku urodził się w miejscowości Andzewatik w centrum starej Armenii, w Aszpurakanie, dzisiaj jest to obszar państwa tureckiego, i tam wstąpił do klasztoru. Swoje życie przeżył na wschodzie Armenii, w klasztorze w Nareku, gdzie napisał najwspanialsze swoje dzieło, mianowicie Księgę Śpiewów Żałobliwych, które porównywane jest do Boskiej Komedii, a sam Grzegorz do Dantego Wschodu. Tam też zmarł około 1010 roku i został pochowany w klasztorze w Nareku, który stał się celem licznych pielgrzymek i modlitw narodu ormiańskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.